Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać, jak ja robię fasolkę szparagową z boczkiem. Bez półki, w boczku, ugotowaną w boczku, usmażoną. A więc bierzemy taki średni garnek. Woda musi się zagotować. Około pół kilograma zielonej takiej fasolki i proszę tak ją ułożyć ładnie, ja już ją umyłam, proszę ją dobrze umyć i tak proszę wkładać do garnka w tą stronę, chociaż ona możliwe, że się troszeczkę rozejdzie, ale to nie ma problemu. I teraz proszę dać do tego z łyżeczkę soli, czyli około małej łyżeczki soli. Ponieważ ten boczek jest przeważnie słony, nie trzeba więcej dawać. Ona musi się zagotować jeszcze króciutko i musi się gotować. Zmniejszamy o połowę i ona się na wolnym ogniu gotuje. Ja sobie teraz przygotuję patelnię, boczek i pokażę Państwu, jak to dalej idzie. I przechodzimy dalej. Proszę zobaczyć. Mija już 15 minut. Wyciągamy jedną taką, najgrubszą i patrzymy, czy jest ugotowana. Ona ma być miękka już, ale nie może się rozłazić, nie może być za miękka. A więc około 15 minut, jeżeli jest to grubsza fasolka, możliwe, że będzie 18 potrzebowała, a może i 20. A więc patrzymy, ona musi tak lekko chrupieć, ale nie może być surowa. Odsadzamy wodę. Troszkę można zimną wodą również polać i później zawijamy w szynkę i smażymy na patelni. I to wszystko w sumie. Naprawdę bardzo szybkie danie i bardzo, bardzo smaczne. I teraz co tutaj jest bardzo ważne? Musicie wiedzieć Państwo, ile macie osób, a przynajmniej ze dwie takie porcje muszą iść na jedną osobę. Jedna jest za mało, bo jeżeli będzie smakowało, to żeby tak nie było, że jedna osoba drugiej zabierze, nie? I proszę zobaczyć, po takiej porcji fasoli, nie wiem, czy Państwo teraz dobrze widzicie, bierzemy taką krojoną szynkę. Możecie wziąć również jakąś ogonówkę, jeżeli macie Państwo. Nie przeszkadza. Albo boczek taki szerszy troszeczkę. Zawijacie i tym spodem kładziemy na rozgrzaną patelnię. I to wszystko. Ale co jest ważne, musi być bardzo cieniutko pokrojony. Dlatego polecam Państwu już od razu tak pokrojone cieniusieńko te plasty tego boczku albo właśnie jakiejś bardzo fajnej szynki, którą wbicie. Więc układamy sobie tak na szerokość. Wtedy nie ma problemu. To też zależy, jak długa jest ta fasolka, ale jeżeli ona będzie troszeczkę Wam wystawała, to nie przeszkadza. Dwie łyżki oleju wlewamy na patelnię. Jak to się rozgrzeje dobrze, wkładamy i zaraz możemy spokojnie zmniejszyć o połowę. I tak z jednej, z drugiej strony, z raz, dwa, obsmażamy i danie gotowe. Zawsze tym łączeniem proszę kłaść na spód, to się ładnie zapiecze i się nie rozwali, proszę się nie martwić, że się nie rozsypie, to chciałam powiedzieć. Może ja położę na rękę, żeby pokazać Państwu, jak to idzie. A więc kładziemy, zawijamy i na patelnię tym dołem. I tak to już wygląda. Pięknie, pachnie, naprawdę. I obracamy teraz na drugą stronę. Ona się zmniejszy teraz, nie ma problemu, żeby się nie spaliła Państwu. Bierzemy teraz pieprz taki, jak macie Państwo, kolorowy. To jest pieprz troszeczkę z papryką. I to po tym można jeszcze posypać. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. I tak wykładamy na pół misek, jako danie dodatkowe, albo jakaś przystawka.
A więc pokażę Państwu zaraz na talerze, jak to wygląda. Dziękuję bardzo za uwagę i możliwe, że do następnego filmiku. Do widzenia.